Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego zainaugurowała rok akademicki. Uczelnia kształci studentów administracji pedagogiki i dietetyki pierwszego stopnia oraz administracji pedagogiki i ekonomii na studiach drugiego stopnia. WSH oferuje także 20 kierunków studiów podyplomowych, m.in. administrację, prawo, dietetykę, zarządzanie i logopedię. Oferta możliwa jest dzięki współpracy z innymi uczelniami. Szanowni Państwo, drodzy studenci, już za kilka chwil w tych murach wybrzmi po raz kolejny mająca ponad 200 lat tradycyjna pieśń uniwersytecka Gaudeamus Igitur. Tekst tego najstarszego zachowanego hymnu Żaków zaczyna się od słów: radujmy się więc, cieszmy się z każdego dnia, póki czas młodości. A dalej ci, co z wiarą i nadzieją ziarno wiedzy w nas zasieją, plon mądrości zbiorą. Wykształcenie odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu człowieka. Nauka stanowi podstawę funkcjonowania każdego społeczeństwa, a przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom zapewnia jego trwałość. Wiedza jest wspólnym dobrem. Inwestowanie w siebie w aspekcie edukacyjnym z pewnością rozwija i wzbogaca człowieka, ale przynosi także wymierne korzyści dla całego społeczeństwa. Uroczystość objęła przemówienia i immatrykulacje.